Hej, dobrze, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Sword. No i tak, między odcinkami zająłem się grubo uzupełnieniem Pokédexa i na dobrą sprawę zostały mi już raptem 3 wpisy do ogarnięcia, ale to jeszcze zostawmy sobie na ostatni, kolejny odcinek, gdyż ten będzie już przedostatnim. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jeszcze, co mamy do zgarnięcia, jeżeli jeszcze raz podejmiemy wyzwanie ligi, jak zresztą drugie takowe wygląda. W końcu jesteśmy już mistrzami regionu Galar, więc wypadałoby tego tytułu trochę pobronić. Tak więc w dzisiejszym odcinku ponownie udamy się na ligę z moim wspaniałym składem, który tak naprawdę liczy tylko 5 poksów. Jako jedyna seria tutaj na ligę nie mam kompletu. W postgame w ogóle do końca gry nie mam kompletu, ale to głównie dlatego, że ostatnie miejsce trzymam dla czegoś, co może wyjść w nadchodzących dodatkach DLC. Tak więc tutaj sobie jeszcze to miejsce rezerwuję na coś z dodatku. Dobra, chodźmy na ligę. Zobaczmy, jakie wyzwania tutaj nas będą czekały. De facto nie będą one dla nas w żaden sposób problematyczne, ale pokażę wam, jak to teraz wygląda po właśnie lidze. Możemy w każdej chwili rozpocząć nowy turniej, możemy też zaprosić wybraną osobę, z jaką chcielibyśmy może zawalczyć. Może być to Leon, Hobbit, ktokolwiek. W sumie Nessę fajnie byłoby zobaczyć, więc czemu nie? Jedna z moich ulubionych liderek tutaj. Ale to, że ją zaprosimy, nie znaczy, że będziemy się z nią bić. Więc widzimy, jak jest jakiś dziwny trener. My zaczynamy z kolei od walki z Milo. W sumie z Milo jeszcze mieliśmy okazję się pobić w lidze, więc będzie to dosyć ciekawe, myślę. No i tutaj Kabu, Gordy. Zazwyczaj ci zwykli trenerzy rzadko kiedy przechodzą dalej, ale czasem może się i tak zdarzyć. Dobra, więc zaczynajmy. Nie myśl, że jestem tym samym Milo, którego wyzwałeś w wyzwanie stadionów. Teraz jesteś wspaniałym mistrzem, więc... Słabo było, gdybym nie dał z ciebie wszystkiego. Okej, więc teraz przyjdzie nam zmierzyć się z Milo. Nieco innym wydaniem, aniżeli w czasie wyzwania stadionów. I ta muza, och, uwielbiam ją. Dobra, Shift Tree. Kontra mój Sandy Scorch, ale przewidziałem, że akurat będzie Milo. Znaczy nie, to sobie tak akurat miał Sandy Scorcha na froncie, więc spoczko. Dobra, troszeczkę też przeekspiłem co niektóre poksy, znaczy chcąc nie chcąc przy uzupełnieniu Pokédexu coś się wyekspiło. Fake out. No dobra, jakoś się tym nie przejmuję. Dobra, Longi, który załatwi go jednym oczywiście ciosem. To wyzwanie akurat będzie proste, więc zapowiada się, że dzisiejszy odcinek nie będzie jakoś nad wyraz długi. Dobra, dalej Aldegas. Ciekaw jestem, jaki będzie jego ostatni poks. Obstawiam, że może być to Appletune lub Flapple, który będzie w Gigantamaxie. Ale to takie tylko moje przewidywania. Dobra, Aldegas załatwiony. Wszystko na hita. Dobra, Blossom. No, to może być troszkę wytrzymalsze. Więc użyjmy naszego najpotężniejszego ciosu, tak naprawdę wzmocnionego Silver Powderem. Launch. I pięknie. Dobra, jak na razie kusimy. Co będzie dalej się okaże. Dobra, i Trime. Dobra, zostajmy. Nie ma tutaj mocnego słoneczka, więc raczej nam tutaj ten Chirime nie zaszkodzi. Dobra, ja najbardziej mnie interesuje ostatni poks. Uj, Sunny Day! To jest szybsze. Dobra, ale na długo mu się to nie zda de facto. No i właśnie, tak działa umiejętność Chirime'a. Nie wiem, czy mi się okazji w tej grze przynajmniej zobaczyć. Właśnie w czasie mocnego słońca zmienią swą formę. Ale szybkie skubaństwo. No dobrze, no to pokonaliśmy Chirime'a. Wszystko na hita. Dobra, no i pozostaje nam jeszcze Flapple. Więc zapewne będzie w Gigantamaxie. Dobra, zostajemy. Dobra, teraz myślę, że trzeba będzie użyć Maxa, bo nie wiadomo, co tu się wydarzy zaraz. Dobra, Max Flutter Boy. Dobra, więc piękny Dynamaxowy. No niestety nie Gigantamaxowy. Gigantamaxowy wygląda o wiele lepiej z Sandy Scorch. No cóż. Znalezienie takowego nie jest łatwą sprawą.
Dobra, no i... Czy to będzie Gigantamax? Zapewne. Ciekawostka, Appletune jak i Flapple, czyli wyższe ewolucje właśnie Applina jako Gigantamax wyglądają dokładnie tak samo. Więc twórcy jakoś się bardzo nie postarali. No dobra, w każdym razie Max Thunderbolt, czy to załatwi sprawę? Tak. Dobra, więc tradycyjnie wszystko na jeden cios. Ale kurde, mam też prawie niemal 15 leveli przewagi, więc trudno, żeby było inaczej. No i dobra, piękne zwycięstwo z Smiley. Zaraz też okaże się, czy aby na pewno Nesta dojdzie do tego finału. Bo tak jak mówiłem, kogoś zaprosić możemy, ale niekoniecznie z nim bić się musimy. No cóż, moc trawy została przybita. Teraz jesteśmy prawdziwym mistrzem. No tak, no i ewentualnie jak ktoś ma problemy z kasą, to zapraszamy na ligę. Tu zawsze można zarobić. Soon you'll be the one to face Gym Leader Challenge. A, niedługo i pozostali liderzy będą się mierzyć z tobą o uzyskanie tytułu mistrza. Nie mogę się doczekać zobaczenia tego, jak ich talent jakby wzrósł. Dobra, no i teraz Kabu, Nessa idzie dalej, zobaczymy czy wygra z Bio. Turniej kończy się, kiedy przegrywasz. Jednak ja chcę dalej wygrywać. Więc się okaże, chcieć to... Niby chcieć to móc, ale... Nie zawsze to się sprawdza. Dobra, więc jedziemy. Lider Kabu, Torkoal. A de facto ja mogę zmienić Poxa, ale... No dobra. To zrobić mogę to zawsze teraz. Też z drugiej strony ten Torkoal. Najprawdopodobniej już jakiegoś ognistego ataku. Dobra, mimo wszystko, spróbujemy. Crunch! Tak naprawdę trudno się spodziewać czegokolwiek po nim. Earthquake. Nie wiem, czy jakby nie użył jakiegoś Flame Wheela, czy czegoś takiego, to nie byłoby korzystniejsze. No dobra, ponownie crunch. Dobra, znowu Earthquake. Pytanie, czy oni się leczą tutaj. Dobra, co Discord sobie da radę. Tak czy siak. Mogłbym użyć Coila. Nie chcę ryzykować zbicia HP do tak niskiego poziomu, żeby się leczył. Podbijmy sobie atak. De facto nawet po Coilu samym Discordem mógłbym to wygrać. Ale już dobra, nie kombinujmy aż tak bardzo. Dobra, z mojej strony leci Crunch. Załatwmy to. Szybko. Dobra, no i pięknie. Torkoal pokonany, no to teraz jeszcze jeden... Jeszcze trochę tych poksów będzie. Arcanine. Dobra, co było dobre na Arcanine'a? Tak naprawdę nie mam nic dobrego na Arcanine'a. Znaczy Dreadnought oczywiście jest dobry, ale obniżyłby mi atak. I to jest problem. A w tym mocnym słońcu jakby użył Fuller Blitza, może być groźnie. A tutaj mam White Smoke, więc mnie ataku nie obniży. Także możemy bić się dalej. O nie, Flare Blitz. Przeżyję. Trzymam defense plus jeden niby. Dobra, trzyma się. Jest okej. Okay. Dobra, crunch. Centi skorczy coś wolnym poksem. Wow, prawie. Prawie udało mi się go wykończyć. No dobra, ale i tak to nie zmienia faktu, że jestem w nieciekawej sytuacji. Dobra, Ledge Redno. A, słoneczko się skończyło, więc... pytanie, czy on będzie się leczył? Nie, nie będzie się leczył. W sumie dobrze. Dobra, poparzy, nie poparzy? Oby nie. Dobra, nie poparzyło. Więc jest dobrze! Dobra, no to... Headbutt, może być. No i tutaj Dreadno jest... Akurat Dreadno jest całkiem niezłym poksem, jest szybki. jak na żółwia. No dobra. O nie, załatwiliśmy Arcanine, kolejny poksem będzie Ninetales, ale oczywiście Ninetales również z Droth. Albo i nie. No dobra, no to z mojej strony leci Rock Slide.
No i oczywiście Ninetalesa to zbija. Jest tutaj już kabel, to już nie wszystko na hita. No dobra, no i Slazzle. Muszę powiedzieć czymś innym, ale... Szczerze powiedziawszy, żaden inny płok jakoś super się do tego nie nadaje. No dobrze, na coś czasu Slazzle, no to użyjmy sobie może Liquidation tym razem. I pięknie. No dobra, no i ostatnim poksem jest Senti Scorch. Się prosi, żeby użyć tego Dreadnought'a i Rock Slade'a, który nawet bez Dynamaxowania, myślę, go załatwi. No dobrze, zobaczmy. Czy nie przeceniam siły Dreadnought'a? Rock Slade! Szybszy na pewno będę, skoro... Nawet Solazo przegoniłem. Ninetalesa. Wszystko. Dobra, więc leci Rock Slide. Pytanie, czy wystarczy. Tak jest. Dobra, więc nadal się gładko. Dorobimy sobie troszkę pieniążków. I dlaczego warto jest to przechodzić za nie ligi, to też zaraz zobaczycie. Jeszcze tylko w sumie chyba jedna walka mi pozostała. Dobra, Pokémon jest wspaniały trener. Nie jest dla mnie zaskoczenie, że wygrałeś. No i jak on tak po 10 tysięcy zwycięzcy zbywać, no to całkiem spoko. Naprawdę cieszę się walką z tobą. To wspaniałe uczucie. Zobacz, obserwować jak urosłeś. Tak więc też mam zamiar zdobywać nowe siły i dalej walczyć, dopóki nie stanę się tak silny, że nikt mnie nie pokona. Dobra, i pytanie, czy Nessa dotarła tak? Dotarła do finałów? Mi się zdawało, że niekoniecznie zawsze oni muszą dojść do finałów, bo przypomina sobie sytuację, że właśnie kiedyś miałem tak, że właśnie w Nessy w finale nie było, czy tam kogoś innego, kogo tam wybrałem. Dobra, w każdym razie ponowne starcie z Nessą. Na pewno mnie pamiętasz, ale w każdym razie jestem Nessa, jestem tutaj, by wygrać. No zobaczymy. No dobra, więc ostateczne starcie z Nessą. I Ghost Pod. Uuu, no to kiepski start z Rillaboomem. No dobra, jakoś na radę. Dobrze, no to Trumpeting. Tym ruchem załatwię wszystko, first impression, no niestety, to rypnie. I tak naprawdę najgorszy atak, jaki mogła mi Nessa zasadzić. No niestety, emergency exit wywoła wycofkę, więc... ten Golisopod może namieszać. Jako jedyny. Dobra, Pelipper! Dobra, to też de facto może namieszać. Drizzle? Drizzle? Drizzle. Kurde, Hurricane może być problematyczny. Kurde, ten Rillaboom to akurat nie był dobry, akurat tak dobry plan na start, jak mogłoby się wydawać. Muszę się wycofać. Dlaczego to doszło? Dobra, daj Dreadnought. Dreadnought sobie poradzi. Ale zostaniesz omiany Hurricanem. To jest wysoce prawdopodobne. Niestety. Dobra, jest Hurricane, czy jest oszołom? Nie ma. No dobra, no to z mojej strony Rock Slide! Dobra, to już powinno, o ile by trafiło oczywiście, Pelipper załatwić Tailwind, ale nie chcie. Dobra, to już troszkę komplikuje sytuację. Widzę, że po dwóch wyjątkowo prostych meczach szykuje się on troszeczkę cięższy. No cóż, Nessa, nikt nie mówi, że będzie prostym przeciwnikiem. Dobra, może Pulse. No w deszczu jest to trochę mocniejsze, jakby nie było. Dobrze, że nie jakiś skal, bo jakby położyło, to już totalnie lipa by była. Dobra, w każdym razie rozwalam Pelippera. Dobra, kolejnym poksem jest Quicksire. No to już na pewno Rillaboom, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy akurat... Myślę, że Quicksire nie będzie aż tak przyspieszony, żeby przegonić Rillabooma, mimo tego... tej Winda. Chociaż nic nie wiadomo. Dobra. Chociaż Rillaboom tak naprawdę jest jeden z moich szybszych poksów, więc myślę, że będzie dobrze.
Jest dobrze. Dobra, Quagsire oczywiście rozwalony. I pięknie. Dobra, i ponownie go listopad. Dobra, też przestał padać. Jak z Tailwindem. Dobra, go listopad. No to ja muszę się wycofać, bo niestety Rillaboom sobie nie poradzi. Myślę, może Graplocked? Nie, Graplocked nic nie zrobi. Senti Scotch ewentualnie. Chociaż Dreadnought będzie bezpieczniejszy. Też wciąż jest jeszcze ten Tailwind i możliwe, że go listopad byłby szybszy. Więc nie chcę ryzykować. To jest ostatnia tura Tailwinda. No i dobra, to z mojej strony ostateczny Rock Slide, mam nadzieję. Czy będzie first impression? Tak jest! Wow, nawet w, jako atak nieefektywny przywaliło ładnie. No dobra. Gaz jest podpokonany. No, ten się skończył bardzo dobrze. I Toxapex. To tu już tylko Hatterny wchodzi w grę. Dobra. No i Toxapex. Nigdy nie lubiłem jakoś szczególnie tego Poxa, chociaż w sumie jest on całkiem dobry. Ale nie przeciwko psychicznej mocy. Dobra, pokonany. No i Dreadnought jak ostatni. I tutaj myślę, że Rillaboom już dokończy dzieła. W sumie też nie muszę chyba go dynamaxować de facto, ponieważ mój atak będzie mega efektywny. Staram się czy nie użyć Hammer Arma, chociaż z drugiej strony, jakby tego użył na giganta maxowym Dreadnought, to nie wiem, czy to samo by mnie nie wykończyło. W sensie te dwustronne obrażenia, ale myślę, że chyba 115 HP to mi nie zabierze. No dobra, więc czas na ostatecznego Woodcomera! Dobra. I Woodhammer! Pięknie. No i tak oto przeszliśmy wyzwanie Ligi. 2 HP. Pięknie. Naprawdę spoko. Dobra. Także udało nam się wygrać po raz kolejny z Nessą. Fajnie przegrywa. Po prostu tego nie łapię. Co muszę zrobić, żeby cię pokonać? Nie da się! Dobra, więc dając ciebie wszystko, trenowaliśmy i było wszystko, wciąż jesteś o krok przede mną. Chyba przestanę jednak o tym myśleć. Tak, rzuć sobie na luz. Dobra, więc udało nam się przejść ligę po raz kolejny. Tak, gratulacje swojego zwycięstwa, więc oto jest nagroda. No i tutaj Pokeball Kaleidons przychodzi, no i... masz niezłą pastę, czempionie, więc pozwól, że coś dam ci w ramach albo nagrody, powiedzmy. No i dostaliśmy Wishing Peace'a. Akurat Wishing Peace'a to się chyba najczęściej dostaje. Możemy właśnie wrzucić do dema i dzięki temu przywołać Raida. No i tak za każde przejście ligi de facto możemy zdobyć jakiś przedmiot. W tym mamy niewielkie szanse na przedmioty naprawdę wartościowe. No dobra. No to cóż, skorzystając z tego, że jeszcze mamy chwilę czasu, miał już nie być odcinków z uzupełnieniem Dexa, ale mam tutaj pewnego poksa, no i w sumie tutaj całą masę różnych, rozmaitych poksów, no tutaj troszkę się potrejdowałem. Nawet udało mi się ściągnąć Zamazentę, także no trzeba było do Dexu. Nie było innej opcji. Dobra, ale w dzisiejszym odcinku sobie jeszcze ewoluujemy Type Nala. Też wystarczy, że wbiję mu tak naprawdę level. Chyba Candy Elka mu wystarczy. I powinien już ewoluować. Tak jest. Type Nala ewoluuje przez szczęście, więc po prostu musiałem na nim użyć masy jagódek i dać Suit Bell. Więc teraz ewoluował i stał się Sublime. Dokładnie. I jest to również taki Pokémon syntetyczny, czyli stworzony przez człowieka. Solidna więź zaufania pomiędzy tym boksem a jego trenerem obudziła jego ukryte moce, czyli Silvoligo.
Może zmieniać typy w zależności od swojej woli. Ja bym powiedział raczej, że w zależności od woli trenera, konkretnie przedmiotu, jaki dostanie. No i przy ewolucji poznaje właśnie atak, jakim jest multi-atak, którego typ jest zależny oczywiście od tego, jaki przedmiot trzyma. Więc myślę, że zamiast try-ataku będzie on chyba lepszy. Ogólnie Slowoli jest dobry jako fizyczny ataker, no jego sygnaturowy właśnie ruch, jakim jest multi-atak, jest właśnie fizyczny. Także ten. I możemy właśnie mu dać również, tak jak wspomniane było, właśnie te różnego rodzaju wspomnienia. Na przykład damy mu Fire Memory, dzięki temu na przykład zmieni się jego typ na ognisty. Tak jak teraz widzicie, zmienił się nawet jego kolor. No i ciekawe, czy teraz statystyka też się zmieni jego typ. Dokładnie, teraz jest typu na przykład ognistego, więc tak działa Slowoli. Pewnie już pokazywałem go w serii Sun Moon, ale tutaj nie było jeszcze ku temu okazji. No dobra, więc brakuje mi na dobrą sprawę jeszcze bodajże dwóch wpisów w deksie, ale to ja już sobie ogarnę, myślę, między odcinkami. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy film, to już będzie powoli wszystko, tak więc krótko, no bo tak naprawdę już finalnie uzupełnienie Pokédexa i to, co z tym się wiąże, chciałem wam pokazać w filmie osobnym. Tak więc jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Ja z wami się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!